Cześć Boże, witajcie. Mamy dzisiaj wtorek, 24 października. Posłuchajcie fragmentu z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć. W ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Jeżeli przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, Łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Jeżeli bowiem przez przestępstwo jednego śmierć zakrólowała z powodu jego jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru sprawiedliwości, królować będą w życiu z powodu jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich ludzi wyrok potępiający, tak czyn sprawiedliwy jednego, Sprowadza na wszystkich ludzi usprawiedliwienie dające życie. Albowiem, jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka, wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. Gdzie się jednak wzmógł grzech, tam się jeszcze obficie rozlała łaska. Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawia swoje królowanie przez sprawiedliwość wiodąco do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Dzisiaj w tym fragmencie mamy obraz grzechu. Grzech się rozlał po całym świecie i po całej historii. I każdy się nim zaradził. Nie ma sposobu, żeby uniknąć tego zakażenia. Natomiast najważniejsze w chrześcijaństwie jest to, że ono pokazuje nam, jakie jest lekarstwo na tę chorobę. Jest im Jezus Chrystus i Jego łaska i Jego miłosierdzie. Korzystajmy z tego lekarstwa. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogąc. Ojciec i Syn i Duch Święty, dobrego dnia, szczęść Boże.